będzie tysiąca może, 8 tysięcy, nie wiem, ludzi, nie wiem, ludzi jest ponad 8 miliardów, a tych ludzi, którzy tam zajmują się biblioczyszczaniem, może jest, może 10 milionów, może ile, tam jest po 2 miliardów, to jest na jednego, co czyta Biblię, przypada tysiąc innych, nie, to wiesz, jak to jest, jaka to jest trudność dojść do wszystkich ludzi albo opanować, nie? Nie wystarczy przykazania Boże w sercu. No tak, ale żeby te serce napełnić tymi właściwymi sprawami i napełnić je pokoju, jak mówisz, i tak dalej, to trzeba więcej. Trzeba zmiany nastawienia. Trzeba zmiany nastawienia. No trzeba umysł wyczyścić, a to nie jest takie wszystko proste. No tak, trzeba właśnie mieć tą wiarę wypróbowaną i tą miłość do bliźniego swego. Ale rozumiem, że weź takie coś, jak ty mówisz, przemów do ludzi, którzy stoją pod budką z piwem albo do bandytów, no to cię ukamieniują i będzie jednego falce woda mniej, nie? Nie, raczej właśnie ci, co piją, to oni właśnie słuchają. No dobra, to powiedz, wiadomo, że swoje może robią, ale wysłuchają. No i co z tego, żeby... Ale najbardziej właśnie to są księża, właśnie ci uczeni w piśmie, to oni są pijacy, duchowi, mordują ludzi kłamstwem. No zgadza się, no i weź im mózg krzywdę, jak on, jak za nim stoi 40 tych moherowych beretów, ci 40, no i mózg krzywdę. Powiedz mu prawdę, nie? No to nie jest takie wszystko proste, by się wydawało. Diabeł dbał o swoje osobistości. No i dlatego posyła swoich wybranych uczni. Mówi, idźcie do księdza, idźcie do pastorów, mówcie o mnie, o Chrystusie, mówcie o mnie. Ja tak czynię, w mojej miejscowości. No to dobrze, że głosisz Chrystusa. Oczywiście. No bo tylko w Chrystusie właśnie będzie to pojednanie. Boże Słowo Boże z Biblii. Tak, a Słowo Boże właśnie mówi o Chrystusie cały czas. Apostołowie... No, o Bogu też mówi. Bardzo dużo mówi o Bogu. No tak, bo Chrystus... Jezus sam powiedział, że idę do Ojca mego, Boga waszego, do Ojca mego, Ojca waszego, Boga mojego i Boga waszego. Więc Jezus utożsamia to wszystko. Jeden Bóg jest Jego i nasz. Ojciec i Jego i nasz. To jest ta sprawa dla nas całą kwestię. Jeżeli Jezus to mówi, no to taka prawda jest. Nie, naszym ojcem jest Jezus Chrystus za Adama, a jego ojciec jest naszym... No, musimy się spotkać, bo bez Biblii, jak się on nie pokaże, no Biblii, tak, no masz rację. Nie mamy co rozmawiać, bo ja się denerwuję. A nie chcę nerwowy być w takim pięknym, pochmurnym dniu, jak dzisiaj jest. Jasne, jasne, racja. Mi do cieplości zimnego, bo nie lubię takich pogód, ale muszę znieść ten dzień. I tym bardziej, że mam chrypę i lekko lichów czuję. To nie jest przyjemne, ale rozmowa miła, także telefon mam i na pewno doprowadzę do tego spotkania. Jak tylko będę w domu dzisiaj spotkam Antoniego, to zadzwonię do niego. Zobaczę, gdzie on daleko mieszka i tak dalej, dobra? Dobrze, no to i fajnie. I jak masz numer mój, to jak chcesz zadzwoń. Tylko za tym najlepiej, słuchaj, mam taką prośbę, zadzwoń wcześniej, żeby się zadzwonić do mnie, żeby pokazać, żebym ja miał swoje, wiesz... Biblię. Ludzie, bo tak to mówię, w samochodzie trzeba to mogę gadać. No jasne, ja bo pamiętam. Trzeba się skupić bardziej. No i właśnie to chodzi, jak mówisz na ochotę, dobrze. Tylko mi powiedz kiedy, dobra? No, ja się cieszę, że są tacy właśnie szczerzy świadkowie jak ty, że rozmawiają, no, mają a czas. A dlaczego mam nie rozmawiać? Nie obrażają się, no a bo... A dlaczego? Ale za ma się obrażać. No bo wiesz... Jeżeli byś powiedziała przy mnie, że Boga nie ma i jest głupi, albo jest, że jest głupi, no to bym powiedział, że nie rozmawiam z normalnymi i rzuciłbym słuchawkę w takim momencie. Ale jeżeli rozmawiasz o rzeczach, które mają miejsce w Biblii, mają miejsce w normalności, każdy na to patrzy ze swojego punktu widzenia, bo też nie ma napisane w Biblii, że jesteśmy uwodzącą, bo nie miję chować swoje nas jako wykonawcy pociemku ci na siłę. Nic takiego nie ma. Każdy ma własny wybór, wasze serce, rozum i w tym kierunku działa. Nie? Musi pojąć wszystkiego, musi nabyć wiedzy, miłości, napełnić umysł wszystkim, co właściwe i dopiero musi się wyrazić, kim jest, prawda? Ale Jezus Chrystus też jest twórcą. No, czego? Stwórcą nowych niebios i nowego nieba, gdzie ma być sprawiedliwość. Ale to w przyszłości, on jako król od 14 roku został ustanowiony przez Boga jako król Królestwa Bożego i pod że tak powiem, egidą jego ojca, to uczy nowe królestwo. Nie? To prawda, wszystko ma prawdę, ale on uczy to pod egidą nie sam dla siebie, tylko musi za tym wszystkim stoi jego ojciec, Bóg, twórca grzeszki Jehowa. Bo jak widzę, że nie bardzo chce się miłą oszulką,
powołać się na zasługi samego najbliższego twórcy, nie wiem naszego, no ale... No, ale jego ojciec mu wszystko przekazał, że to jest... Czas płynie, a nie, bo my się zatrzymaliśmy, ale czas płynie. I ten syn stał się dla nas ojcem, bo on nas wykupił z grzechu śmierci. I powiedział, jego ojciec powiedział, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Oczywiście. No i teraz mamy słuchać Chrystusa 100%. Ale on mówi wszystko od tego, co mówił jego ojciec. On powiedział wyraźnie. No tak, jego ojciec. Jego ojciec, ale nie nasz, jego. A nasz dziadek. Dobra, no dobra. Zbyt mocno spłaszczyła się po ludzku, ale to nic. Dzwonimy się, dobra, bo nie mam... Dobrze, no dziękuję za rozmowę, no. Zadzwoniłaś i do usłyszenia. No, do usłyszenia.